Dzień dobry, program Oko w Oko, kłania się Marcin Ryszka. W poniedziałek Górnik rozegra swój mecz z Krakowią o godzinie 19. Wróciła w końcu Ekstraklasa, z czego wszyscy jesteśmy bardzo radośni. A skoro wraca Ekstraklasa, musieliśmy do programu zaprosić kogoś, kto tą Ekstraklasę kształtuje, kto daje kibicom czasami radość, czasami powody do narzekania, jak to w futbolu bywa. Bartosz Gaul, trener Górnika Zabrze, jest ze mną. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, stęsknił się pan już za Ekstraklasą, czy jeszcze by pan potrzebował kilku tygodni, żeby się tak dobrze dogrzać i jeszcze może coś poprawić w przygotowaniach Górnika? No, to dogrzać, jeżeli to porównuję do lata, to się cieszę, że mieliśmy przynajmniej dłuższy okres też przez te mistrzostwa, że mogliśmy też na dużo rzeczy popracować, przeważnie taktycznymi rzeczami w spokoju, ale tutaj się bardziej się cieszę już w końcu na te mecze, bo jednak sparingów też już wystarczyło, dosyć ich mieliśmy i po to gramy po prostu w piłkę, żeby wygrywać mecze o punkty, atmosfera, stadion i takie rzeczy. I tutaj się cieszymy na mecz w poniedziałek wieczorem, jeżeli się światła zapalą, żeby grać o następne 3 punkty. Chłopaki już tacy naładowani, nie mogą się doczekać, chodzą po szatni jak lwy w klatce? No, w tym tygodniu już trochę więcej chodzą jak lwy w klatce. Na obozie to było też, to chodziło też o mental, o dużą i ciężką pracę. Tam dużo trenowaliśmy też, no oczywiście więcej razy dziennie i też nawet przed śniadaniem jeszcze mieliśmy różne rzeczy. Także tutaj myślę, że teraz widać, że chłopaki dochodzą do świeżości i radość jest już taka, że się cieszą na Krakowie. Pogoda w Turcji pokrzyżowała trochę plany. Czy was te warunki atmosferyczne oszczędziły? No, oszczędziły nas przez 2 dni, może nie. Przez pierwsze 2 dni, ale to mi się wydaje dobrze rozwiązaliśmy też na siłowni w hotelu, ale reszta dni to były naprawdę dobre warunki. Tutaj nie mieliśmy za dużo problemów i mogliśmy naprawdę dobrze pracować. Ale tutaj dosyć ciężki był do zorganizowania ten cykl przygotowawczy. To trochę takie wszystko szarpane. Te Mistrzostwa Świata w listopadzie. Pan miał bardzo duży ból głowy, jak to poukładać logistycznie, no żeby chłopaki nie dostali po ostatnim meczu z Lechią wolnego aż do stycznia. No to by była przesada na pewno. No to na pewno była przesada. No oczywiście, że trzeba było się trochę zastanawiać, ale ból głowy nie, bo ja po prostu też podchodzę trochę intuitywnie do tego, czego człowiek może potrzebuje i my rozwiązaliśmy to może inaczej jak inne kluby w Polsce, że trenowaliśmy dalej, żeby wykorzystać ten czas, żeby po prostu nie mieć tego cyklu takiego nie tylko fizycznego, tylko mentalnego przeważnie też, że zjeżdżasz na 2 tygodnie na urlop, wtedy znowu się podnosisz, ale liga się jeszcze nie rozpoczyna i wtedy znowu jakąś przerwę zrobić. Także ja wolałem po prostu trenować jeszcze 3 tygodnie, wtedy dać wolne plus plany do biegania, co chłopacy mieli wtedy w styczniu zaczynać. I jakie rozwiązanie będzie dobre, to myślę, się dopiero dowiemy, jak się liga rozpocznie. Panie trenerze, rozpoczął pan pracę w czerwcu w Ekstraklasie, za nami już 7 miesięcy. Ma pan już jakieś takie swoje przemyślenia, swoje jakieś wnioski, którymi może się pan z nami podzielić, jeżeli chodzi o tą naszą polską piłkę, polską ligę? Myślę, że tak. No oczywiście było tylko 3 tygodnie do przygotowania w czerwcu, jak tutaj przyjechałem, także nie było dużo tego, co wiedziałem o polskiej lidze. Oczywiście parę meczów się oglądało, ale tak, żeby szczegóły wiedzieć, to się dopiero dowiedziałem w tym czasie, jak ta polska liga funkcjonuje, jak kluby grają przeważnie, taktyczne zachowania, mental pracy, zarządzanie klubów, to takie rzeczy też są różnice po prostu do niemieckich klubów. Także było tutaj naprawdę dużo tych różnic i też poznałem, na jakich warunkach inne kluby pracują. I to były naprawdę bardzo wartościowe rzeczy, które się teraz dowiedziałem przez te pół roku. Myślę, że no się trochę więcej dowiedziałem o tej lidze, ale uważam nadal, i to też w czerwcu już uważałem, że ta liga ma według mnie bardzo duży potencjał, bo jest bardzo dużo też dobrych piłkarzy w tej lidze, że mamy też bardzo dużo młodych, bardzo młodych i ciekawych piłkarzy w tej lidze. My mieliśmy 16-17-latków teraz też na obozie, także myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo duży potencjał w tej lidze, który nadal chcemy tutaj w Górniku przeważnie wykorzystać, ale mi się wydaje, że inne kluby też chcą wykorzystać. I rozmawiamy kilka minut, a pan już kilka razy to podkreślił, że mental, tutaj to podejście właśnie psychologiczne, to jest dla pana takie słowo klucz w futbolu? Tak,
Tak, bo my zawsze uważamy w piłce nożnej, że po prostu talent to jest najważniejsze, ale rzadko mi się zdarzyło w przeszłości, że miałem zawodnika, co miał tyle talentu, że mentalu już do tego nie było potrzebne. To można już prawie policzyć no, przy jednej ręce, że tutaj wystarczy może 3-4 takich zawodników jest i to tylko co parę lat. Co jest dużo ważniejsze, to dla mnie jest po prostu mental. Mental grania w piłkę, jeżeli mecz się rozpoczął, jak się żyje w ogóle, do tego wszystkiego się podchodzi, do tego jak się rano wstaje, jak się przychodzi na trening, jak się przygotowuje do treningu, po treningu i tak dalej. Także tutaj mental to dla mnie jest kluczowa rzecz, czy talent się rozwinie w dobrym kierunku, czy nie. Kiedyś zapytałem jednego trenera, co się liczy bardziej, talent czy ciężka praca? Trener mi odpowiedział, że talent do ciężkiej pracy, czyli pan do tego jeszcze dokłada mental. No to, ale to w tym kierunku też po prostu idzie. Talent to jest jedno, ale talent to ciężkie prace, ale myślę, że tutaj jest po prostu też mental potrzebny, bo po prostu jakie myśli, jakie nastroje mam do tej pracy, jak będę myślał o tej pracy, czy chętnie przychodzę do pracy, czy nie, to jest po prostu dużo ważniejsze. Także myślę, że no, może niektórzy mają ten talent do pracy, ale mi się wydaje, że to po prostu można też wykształcić. My jako trenerzy to musimy pokazywać i żyć dzień w dzień. I wtedy, żeby no, jakby chłopaków w pozytywnym sensie zarazić, żeby też mieli taki mental do tej pracy, żeby przychodzić i po prostu kochać to, co robić. Bo trzeba też powiedzieć, że to, co my robimy na co dzień, to jest nasza praca, ale to też powinniśmy szanować i dziękować codziennie, że możemy to robić, co chcemy i to po prostu oczekuję, żeby tu przychodzić z tą iskrą, żeby się cieszyć na treningi, na mecze i tak dalej, żeby wszystko robić, żeby to też polepszyć. A odbił się pan trochę od ściany w którymś momencie, kiedy pan przyszedł, jest pan wyszkolony w niemieckim futbolu, za chwilkę o tym pewnie więcej porozmawiamy, ale czy miał pan taki moment, że pomyślał sobie pan, dobra, spokojnie, te zmiany trzeba wprowadzać troszkę wolniej, bo może nie wszyscy są jeszcze gotowi na takie duże zmiany właśnie choćby w tym podejściu do codziennej pracy? Tak, tutaj też wszystkich rzeczy jeszcze nadal nie zmieniłem. Bo nie jestem też tym człowiekiem, co po prostu przychodzi i mówię, znam teraz tak, jak pracowaliśmy w Niemczech i tak teraz będziemy jeden na jeden tutaj pracować, tylko po prostu trzeba się też trochę dostosować, bo jednak każdy kraj, każda liga ma też swoją własną kulturę, swoje własne zwyczaje i tutaj też o to nie chodzi po prostu, żeby za dużo robić i no, zwolnić może tak, że patrzyliśmy, że to jeszcze może za wcześnie i to trzeba w krok i trochę czasu jeszcze i cierpliwości do tego potrzeba, także wszystkiego jeszcze nie wykonaliśmy tak, jak chcieliśmy, ale myślę, że ważne jest też w takim czymś po prostu, żeby się dostosować, czy to są taktyczne rzeczy, mentalne rzeczy, fizyczne, te też podejście do kultury, bo jest jednak też różnica, to są też takie no, ważne rzeczy, które dla mnie były ważne. Kto ma najlepszy mental w Górniku albo z kim pan od razu na samym początku złapał taką nić porozumienia? Myślę, że to nie jest wielka tajemnica, co można mentalem też wykorzystać. Jeżeli chodzi na przykład o Lukasa Podolskiego, to myślę, że w tym przypadku też widać, co może dać taka lewa noga, takie umiejętności tą lewą nogą, ale też jeżeli my tylko zawsze mówimy, że on jest piłkarsko wartościowym zawodnikiem, to też kłamiemy, bo po prostu też dużo daje w treningach, dużo daje w szatni. Jeżeli chodzi o taki mental wygrywania meczów, ja zawsze też chłopakom tłumaczę. Nie chodzi o to, że chcesz wygrywać. Jeżeli chcesz być na przykład zwycięzcą, to musisz, to powinieneś wygrywać każdy mecz na treningu, każdą rywalizację na treningu i takie podejście po prostu Lukas Podolski ma i to jest też bardzo, bardzo wartościowe dla naszych młodych chłopaków, żeby to po prostu pokazać, ale nie chcę tylko wyróżniać na przykład zawodnika, co grał za granicą, tylko też na przykład Rafała Janickiego, co mówiłem od razu po kontuzji, że jeden z najważniejszych zawodników tej drużyny nam teraz odpadnie przez dłuższy okres, bo Rafał ma też bardzo profesjonalne podejście, bardzo, bardzo blisko jest też drużyny, bardzo blisko jest też chłopaków i takie rzeczy. Też po prostu ten mental wygrywania ma i to są takie rzeczy, na które zwracam uwagę i myślę, że to w każdej drużynie można znaleźć, ale nieraz to trzeba jeszcze też trochę, no, trochę wykształcić w takiej drużynie. Lukas Podolski to taka pana prawa ręka w szatni, często pan z nim gdzieś rozmawia i konsultuje pewne rzeczy, bo zastanawiałem się kiedyś, jak te rzeczy, które Lukas Podolski robi choćby na Twitterze, wpływają na szatnię. Czy to bardziej scala, czy czasem musi pan powiedzieć, Lukas, odpuść trochę, no bo te
wojenki, zwłaszcza gdzieś tam z Legią Warszawa, no to niosły się bardzo mocno w polskich mediach. No, może w polskich mediach, ale to nie jest tak, że to jest temat w szatni i tutaj to w ogóle do szatni mało co dociera, trzeba powiedzieć, ale oczywiście, że jest prawą ręką i dużo rozmów, ale jest tylko jedna z tych prawych rąk jakby, bo tak jak już mówiłem, mamy też jeszcze Erika Janrze, mamy też jeszcze Rafała Janickiego w tej szatni, z którymi dużo rozmawiam i co też mają duże doświadczenie. Także tutaj rozmowa z zawodnikami jest ważna dla mnie, bo też uważam, jeżeli ja przychodzę jako młody trener i uważam, że wszystko wiem i nie korzystam z tego doświadczenia takich zawodników, to według mnie by była głupota i bym musiał powiedzieć, że sam jestem wtedy winny, jeżeli nie wykorzystuję tego doświadczenia, co mam w tej szatni. A sama postać Lukasa Podolskiego jakoś skłoniła pana, to był jakiś taki jeden z powodów, że przyjął pan pracę w Górniku Zabrze, pomyślał sobie pan, super, będę miał okazję prowadzić, trenować mistrza świata? No oczywiście, że to ma może też jakiś mały wpływ i tak dalej, no ale myślę, że jest też jest dużo innych ciekawych zawodników, charakterów, człowieków, takie drużynie, klub też i tak dalej, z wielką kulturą, z wielką tradycją, cały region, co tutaj mamy, kibice i takie rzeczy. Także dużo rzeczy tutaj miało po prostu wpływ na to była no wiadomo, może też jedna z tych rzeczy, ale to nie było tak, że przychodzę do Górnika, bo będę mógł trenować Lukasa Podolskiego. Tutaj jedna z tych faktorów to było, ale też dużo więcej i dużo innych też do tego było, żeby co wpłynęło na tą decyzję. Panie trenerze, przychodząc do Górnika Zabrze, musiał pan od razu wskoczyć w buty legendy klubu. Zastąpił pan na stanowisku trenera Jana Urbana. Pan myślał o tym? Pan wiedział, kto to jest dla Górnika Jan Urban i czy pan troszkę się obawiał tego początku właśnie jako młody trener jednak? Oczywiście, że wiedziałem, kim Jan Urban jest, że jest tutaj legendą klubu i też duży szacunek, co osiągnął w zeszłym sezonie, to też trzeba w tym miejscu powiedzieć, bo jednak dużo zrobił jako piłkarz i jako trener dla tego klubu. No ale jeżeli się chce też jako młody trener iść ten następny krok w karierze, to nie ma takich rzeczy, że po prostu jest sytuacja komfortowa i wtedy gdzieś skaczesz i to będzie pewną rzeczą. Także tutaj ważna jest dla mnie zawsze, nie tylko w piłce nożnej, tylko w życiu też odwaga, żeby mieć po prostu tą odwagę i tą chcemy też pokazywać na boisku, ale ja ją też chcę pokazywać po prostu i jeżeli się skacze w profesjonalny futbol do polskiej ligi, obojętnie, czy do Bundesligi, czy do Ekstraklasy, czy do drugiej Bundesligi, nigdy nie będzie sytuacja komfortowa i tą odwagę po prostu trzeba mieć według mnie, nie tylko w piłce, w sporcie, tylko też w życiu. Urodził się pan w Polsce, w Bytowie. Kiedy miał pan 2 lata, przeprowadził się pan z rodziną do Niemiec i tam pan kształtował się właśnie w niemieckiej piłce. Ale to jest zaskakujące, że pan od samego początku praktycznie zakładał sobie, że chce być pan trenerem, że nie chce pan być piłkarzem, zawodnikiem, tylko właśnie trenerem. No dosyć zaskakujące. Raczej wszyscy marzą o tym, żeby nie wiem, strzelać bramki, podnosić puchary, a pan rzeczywiście od razu był zafiksowany na tym, że chce pan być szkoleniowcem, czy sobie pan po prostu zdawał sprawę, że może niestety Bozia za bardzo nie dała takich możliwości, żeby osiągnąć coś dużego w piłce i chciał się pan skupić na tym, w czym rzeczywiście może pan w przyszłości odnosić duże sukcesy? Trudne pytanie trochę, ale myślę, że się też dużo nauczyłem i może rozmawiam dużo na ten temat tego mentalu, bo może tego tak nie miałem, że wierzyłem w to, że jako piłkarz mogę zdobyć może więcej. Szybko się wtedy też skupiłem na pracę z młodzieżowymi drużynami, szybko robiłem też licencje trenerskie, bo po prostu mnie to zawsze interesowało, ale nie, że mnie interesowała taktyka, technika, jakieś ćwiczenia czy coś takiego, to jest ważne, ale mnie zawsze dużo bardziej interesowała po prostu to psychologiczne, że każdy z tych chłopaków ma po prostu wielkie marzenie, chce grać profesjonalnie w piłce, może tutaj chłopaki, co grają aktualnie w Ekstraklasie, chcą też iść następny krok i grać za granicą i takie rzeczy. To jest dla mnie jedna ciekawostka, żeby po prostu w tych marzeniach chłopakom też pomagać jak najbardziej, to co mogę, bo człowiek mnie bardzo interesuje, to jest jedna ważna rzecz, dlaczego się zdecydowałem, ale też, że po prostu masz no, dużo
dużo zawodników, po niemiecku ego się mówi, w takiej drużynie każdy chce osiągnąć jak najwięcej i z tego stworzyć jedną wielką ekipę, co ma ten jeden cel, żeby zrozumieć, że jeżeli razem będziemy wygrywać mecze, to każdy też będzie znowu dużo lepiej wyglądał i był, no i się będzie dalej rozwijał. To druga rzecz, która stworzyła po prostu ten interes, żeby, no, żeby iść w kierunku trenerskim. Mi się wydaje, że człowiek, jako indywidualny człowiek, to mnie interesowało, ale z drugiej strony też, żeby z tego stworzyć jedną wielką ekipę, kulturę. I tutaj nie mówię tylko o drużynie, tylko też w takich przypadkach o całym klubie, bo mi się wydaje, że wtedy jeszcze można stworzyć jeszcze większą energię. Ja wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, ale jaka jest w takim razie pana filozofia futbolu? Często tam tutaj pan podkreśla tak ten mental, to takie pozytywne nastawienie i ta pozytywna energia bije od pana na kilometr. To takie to ego, które pan powiedział. No, ja czasem mam takie wrażenie, że właśnie my jako naród, jako Polacy, czasem może nam tego właśnie tego brakuje, tak? Tego takiego, może nie wiem, stylu amerykańskiego, tak bym powiedział. Myślę, że nawet te mecze reprezentacji teraz na Mistrzostwach Świata to pokazuje właśnie, że brakowało często tej pewności siebie. Przecież to nie jest tak, że w meczu z Argentyną ktoś nam zabronił źle przyjmować piłkę czy źle podawać. To się pewnie wszystko odbija właśnie z tego mentalu, o którym pan tak często wspomina. Ale jestem ciekawy, jakim chciałby pan być trenerem? Do jakiego, w jakim kierunku pan dąży ze swoją drużyną? Co ta drużyna ma pokazywać i jak ma grać? No, jeżeli chodzi o mental, no to tak jak już mówiłem, bardzo, bardzo dużą odwagą do tego podchodzić. I to też zauważyłem, jeżeli się porównuje niemiecką piłkę, obojętnie czy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą ligę niemiecką, to bez różnicy, to są wszystkie profesjonalne ligi już, czy się porównuje ekstraklasy, to jest właśnie to, że widać, tak jak pan już mówił, może to jest to podejście takie mentalne i te różnice w kulturze, że po prostu w Niemczech dużo podchodzą z odwagą do tego. Obojętnie, czy w defensywie, w ofensywie, czy w kontrataku, czy po stracie piłki, zawsze jest to, że przeważnie w defensywie pressing jest bardziej wysoki, bardziej agresywny, bardziej aktywny. W Polsce jest może tak, co obserwowałem, że raczej się bronimy, żeby nie stracić tej bramki i tak samo tą odwagę w ofensywie. No wiadomo, jeżeli my mamy piłkę, jeżeli patrzy się na statystyki, to my w tej ekstraklasie naprawdę bardzo duże posiadania piłki mieliśmy. Wiem, że mieliśmy też te straty, ale ludzie się pytają od czerwca mnie, jaka jest twoja filozofia, ja chcę kontrolować tą grę, do tego potrzebuję tą piłkę. I czemu mam wtedy, jeżeli trzy mecze z rzędu przegramy, mam zmienić swoją filozofię, żeby po prostu nie popełniać tych błędów. Dla mnie to jest ważne, żeby wierzyć, mieć wiarę w tą filozofię, którą się ma, kontrolować tą grę, grać z odwagą, mieć to posiadanie piłki. Wiem, że to kosztuje więcej cierpliwości i czasu i może jest więcej błędów w tym, ale po prostu wolę wygrać mecz 3-2 albo 4-3, niż wygrać mecz 1-0 po stałym fragmencie gry. To jest tak, jak ja w to patrzę i tutaj też się nie obawiam jakichś rzeczy, żeby mieć po prostu strach, żeby nie popełniać błędów, żeby grać defensywnie, stawiać tylko na stałe fragmenty i tak dalej. Ja po prostu mam jeszcze tą wizję, żeby no, wygrywać mecz oczywiście, ale też grać w swoim stylu. I to dla mnie jest ważne. I tutaj się nie obawiam też takich rzeczy, że o, jeżeli będzie teraz, ale bardziej ryzykowne, to wtedy stracę status, pracę czy obojętnie co. Albo wierzę w to, co robię, albo nie wierzę. Ja wierzę w to, jestem przekonany. Myślę, że statystyki to pokazały, że droga była dobra, skuteczności nie było jeszcze, ale tak jak mówiłem, to jest ta filozofia, co dłużej trwa może, niż ta filozofia być pasywnym, nie robić żadnych błędów i tylko się bronić. Panie trenerze, muszę powiedzieć, że często oglądałem w rundzie jesiennej mecze Górnika, dlatego że w tych meczach się działo dużo. Tam to nie były mecze nudne na pewno. I pamiętam mecze z Widzewem, pamiętam mecze z Pogonią, kiedy graliście świetnie, zdobywaliście dużo bramek, ale potem choćby ta końcówka rundy, tak? Przydarzyła się taka zadyszka. Co trzeba zrobić, żeby się właśnie te takie słabsze momenty nie pojawiały, tak? Bo potem jesteście w stanie wygrać z Widzewem, jesteście w stanie wygrać z Pogonią, a potem przychodzi porażka choćby z Miedzią Legnica. No, trzeba się, wiem, że to pytanie zawsze, bo my sobie to też zadaliśmy. Co robi na przykład Pogoń, Widzew, Legia, Lech Poznań, też dobry mecz zagraliśmy, co przegraliśmy. Co oni robią, jak inne kluby z niższej strefy tabeli? Bronią wyżej, chcą więcej z nami grać,
więcej możliwości, wtedy może posiadanie piłki jest wyrównane, a jeżeli gramy z klubami, co nie podchodzą tak do tej gry, to wtedy wiadomo, że mamy może swoje problemy, bo tutaj mieliśmy nawet 70% posiadania piłki, jak patrzę na ten mecz z Lechią Gdańsk, no co zostaje, mecz był przegrany, ale to był według mnie z przeciwnikiem z tej strefy tabeli, to mogliśmy już w pierwszej połowie zakończyć ten mecz. Takie mecze my mieliśmy tutaj też, czy Lechia Gdańsk, Miedź, Legnica, Stal Mielec na początku. To były wszystkie mecze, co mieliśmy do pierwszej bramki przeciwnika, tyle tych sytuacji, nawet Zagłębie Lubin tutaj, co nie zakończyliśmy. I tutaj nad tą skutecznością musimy pracować. To nie jest łatwe, bo skuteczni zawodnicy na rynku mają wysoką cenę też, także tutaj trzeba nad tym dalej pracować, ale myślę, że ja nie podchodzę do tego emocjonalnie po prostu, bo trzeba też brać pod uwagę, jak te mecze zagraliśmy z Miedzią, też z Lechią, te ostatnie mecze i to nie były z naszego wykonania, nie wiadomo jakie słabe mecze. Zagraliśmy jeden bardzo słaby mecz i to był mecz Śląskiem Wrocław. To był jeden z bardzo słabych meczów, a tamte mecze to mogliśmy też wygrać, nie wykorzystaliśmy tych sytuacji i to po prostu chcemy zrobić no, lepiej w następnej rundzie. Powiedział pan, że zawodnicy, którzy są skuteczni, kosztują sporo. Szymek Włodarczyk to piłkarz, który dobije do tego poziomu, że będzie trzeba było za niego wyłożyć kilka milionów euro, żeby go wykupić z Górnika? No, czytam te rzeczy, no i oczywiście, żebyśmy się z takich rzeczy też cieszyli, ale aktualnie też w sztabie pracujemy, lubimy pracować z Szymonem i go rozwijać i cieszy nas po prostu też to, bo myślę, że na początku sezonu, jak przyszedł z Legii, to się może nikt z tym nie liczył, że Szymon Włodarczyk będzie miał takie statystyki już po tej rundzie. I tutaj po prostu też widać i to mi się wydaje, że też dla klubu fajna rzecz, że potrafiliśmy takiego młodego zawodnika w takim okresie rozwijać. Miejmy nadzieję, że się będzie dalej rozwijał. A co się wydarzy w piłce nożnej, to musimy zobaczyć, ale pracujemy nad tym jak najbardziej, żeby Szymon nam pomógł, ale też, tak jak już mówiłem, o marzeniach młodych chłopaków, żeby im też pomóc, żeby robić następny krok w swojej karierze. Szymek Włodarczyk w szatni to taki synek Lukasa Podolskiego? No, z nim dużo ma do czynienia. Oczywiście, że Lukas też z nim dużo rozmawia. No, asekuruje mu też bramki, serwuje w meczach. Czasem mam wrażenie, że Lukas Podolski ma chyba więcej wpisane w kontrakcie za asystę do Szymka Włodarczyka niż za własną bramkę. No tak, może tak wygląda, ale ja na to nie mam wpływu i nie wiem, co w kontraktach pisze, ale nie, myślę, że tak nie będzie, ale oczywiście, że jest ważną postacią nie tylko dla Włodarczyka, ale też dla innych młodych zawodników. Panie trenerze, wracając jeszcze do pana kariery trenerskiej w Niemczech. Na początku Schalke, grupy młodzieżowe, potem przeniósł się pan do FC Mainz. Tam był pan trenerem choćby rezerw. Jest coś, co łączy pana, Jurgena Kloppa i Thomasa Tuchela. To jest pana agent, macie wspólnego agenta, który to właśnie on pana sprowadził do Górnika, tak? Myślę, że Klopp, Tuchel, tutaj tak jak już mówiłem, każdy trener ma jedną swoją filozofię i trzeba zobaczyć zawsze, co się wybiera, no od jakiego trenera, co też pasuje do mnie po prostu. Myślę, że Tuchel bardzo, no, bardzo aktywnie podchodzi też do taktycznych rzeczy i tak dalej, ale jeżeli chodzi o Kloppa, to ma po prostu moją sympatię, bo po prostu widać, jeżeli chodzi o zarządzanie drużyny, to dla niego zawsze jest człowiek w centrum. To jest najważniejsze. Z tego potrafi stworzyć zawsze mocną ekipę, mocną drużynę. Z tej mocnej drużyny potrafi zrobić taką atmosferę w klubach też i to pokazał przez Mainz, Borussia Dortmund, ale też Liverpool teraz. I co dla mnie jest bardzo ciekawą rzeczą, trenerzy tyle zmieniają kluby i tak dalej. A u niego co się zawsze pokazuje, że musisz być po prostu też bardzo dobrym człowiekiem, wyczuć też innych człowieków, mieć bardzo dobrą empatię po prostu, żeby no, stworzyć taką atmosferę i to przez wiele lat, bo chyba Borussia Dortmund była 7 lat, Liverpool chyba teraz jest 7 lat i rzadko jaki trener tak duży czas spędza w takich wielkich klubach. A to, że macie wspólnego agenta powoduje, że miał pan okazję rozmawiać czy z Jurgenem Kloppem, czy właśnie z Thomasem Tuchelem, wymieniać się jakimiś tam uwagami, spostrzeżeniami, móc czegoś od nich się dowiedzieć już tak namacalnie? No jeszcze tyle czasu tego nie było. Jeżeli są wspólne wigilie i tak dalej, wszyscy się zjeżdżają, to wtedy są krótkie rozmowy, ale to
Trzeba też powiedzieć, że Klopp jest w tej agencji, ale Tuchel ma innego agenta. Tuchel nie jest w tej agencji. Okej. Okay. Panie trenerze, patrząc na to, kiedy przychodził pan do Ekstraklasy, powiedział pan takie zdanie, że widzi pan, że na treningach trenuje się mniej intensywnie, że piłkarze za dużo odpoczywają podczas treningu, że będzie pan to chciał powoli zmieniać. Na ile się to panu udało zmienić? Na ile trenujecie intensywniej i skąd się biorą te różnice? Często jest tak, że piłkarz, który wyjeżdża z Ekstraklasy, jedzie powiedzmy do Bundesligi, opowiada o tym, jak zderza się ze ścianą, tak, że treningi takie bardzo ciężkie, bardzo intensywne. Dlaczego my w Polsce nie potrafimy tak trenować od początku? No wydaje się, że to nie jest nic bardzo skomplikowanego, żeby nałożyć w drużynie już od samego początku jakieś takie większe obciążenia, żeby tych piłkarzy już od grup młodzieżowych przyzwyczajać do dużej intensywności. No, myślę, że to się zaczyna też od młodzieżówki już i tak dalej, tylko trzeba też powiedzieć, w Niemczech pewnie też się znajdą kluby, co nie trenują na tej intensywności, tylko my zawsze próbujemy może też mylić, że intensywność to znaczy fizycznie ciężka praca, ale dla mnie to jest też znowu mentalnie fizyczna praca i to są tylko po prostu takie małe rzeczy. Ja zauważyłem, jeżeli na przykład gramy małe ronda, małe gierki i takie rzeczy, to jest po prostu mała różnica, czy jak piłka jest w aucie, czy wtedy jest przerwa 3 sekundy, czy jak piłka jest w aucie i trener na przykład dogrywa już następną piłkę, żeby nie było po prostu tego mentalnego wypoczynku też. I o to mi też chodzi w tej intensywności po prostu. I mi się wydaje, że to można przyzwyczaić chłopaków, też można przyzwyczaić od małego chłopaków i to jest to, co jest w mojej filozofii ważne. Ale wiadomo, są może też trenerzy, i to też w Niemczech i za granicą będą, co powiedzą, no tej intensywności nie chcę mieć jeszcze ten odpoczynek na treningach, to zawsze od każdego zależy. Ale dla mnie jest ważne, żeby tą intensywność mentalną i fizyczną zawsze połączyć, żeby po prostu zawodnikom ułatwiać wtedy też sytuację meczową. Czyli to intensywność nie polega na tym, że w Polsce na treningu robi się 15 sprintów, a w Niemczech 30? Nie. To o to właśnie nie chodzi, tylko po prostu o to chodzi, ile sprintów robi, w jakim wykonaniu to robię. Na przykład jeżeli robię techniczne zadania, podania, to jest też różnica. Mogę to robić, że biorę pierwszy kontakt, jeszcze raz sobie piłkę zabiorę i wtedy trzeci kontakt, albo mogę po prostu, że gram raz, dwa, gram szybko, gram mocne piłki, ostre piłki, dokładne piłki i po prostu szybciej się też poruszać. Myślę, że tutaj można rzeczy robić, bo jeżeli patrzę na ćwiczenia, to nie ma dużej różnicy, ale mi się wydaje, że w wykonaniu to było to, co zauważyłem przynajmniej w naszej drużynie i to jest, ale po prostu moje podejście do tego. To nie musi być zawsze dobre podejście i najlepsze podejście, tylko tak jak mówię, ja jestem do tego przekonany, inni są może znowu do czegoś innego przekonani i tutaj nie ma. I to jest, co jest dobrze, co jest złe, tylko każdy ma swoją filozofię i to jest po prostu też to ciekawe w piłce nożnej. Tylko po prostu czego nie lubię, bo to też nieraz miałem takie dyskusje, że na tej intensywności chcemy tyle trenować, chcemy podchodzić wysokim pressingiem, chcemy grać, chcemy mieć posiadanie piłki, czego naprawdę nienawidzę, jeżeli ktoś mi powie, i to też już słyszałem, ale to u nas w lidze tak się nie da. Jeżeli chcemy to zmienić, to zmieniamy, jeżeli nie chcemy, to nie rozmawiamy na ten temat. I dużo, dużo też było takich dyskusji, ciekawych dyskusji też dla mnie, po prostu, że zawsze mówimy, za granicą jest większa intensywność, a dla mnie jest ważne, a co robimy konkretnie, żeby to zmienić? I tu uważam, że w polskiej lidze, jeżeli widzę ten poziom, jest duży potencjał. Tylko jeżeli będziemy mentalnie do tego tak podchodzili i mówili, ale tego się nie da, bo w Niemczech mają dwa boiska więcej, bo w Niemczech mają inne piłki, bo w Niemczech mają akademię, to nic nie zmienimy, bo wtedy będziemy tylko gadali. Ja chcę po prostu to, co gadamy, żebyśmy to robili i żebyśmy te rzeczy polepszyli w tych warunkach, które mamy. Bo ja uważam, że jeżeli patrzymy też na młodzież i o polskich talentów, jeżeli patrzy się, ile ludzi mieszka w Niemczech, ile ludzi mieszka w Polsce, jeżeli to na przykład porównamy do Portugalii, Szwajcarii, Holandii i tak dalej, tak, możemy się znowu tłumaczyć, ale oni mają lepsze akademie, ale my mamy więcej ludzi, co tutaj mieszka też w Polsce, to znaczy, że musimy mieć te talenty, ale musimy je rozwijać i o to po prostu chodzi. I tutaj też trochę się teraz rozgadałem, ale ja widzę zawsze w tym, co robię, wizję, a nie tylko następny mecz, żeby jakoś to wygrać. A pan ma jakiś wpływ na to, jak młodzież jest szkolona w Górniku, czy jest pan zapraszany na te
treningi i pan może coś podpowiadać? Pan może być takim mentorem tych trenerów grup młodzieżowych? Chciałbym, ale aktualnie trzeba powiedzieć to, co się w ostatnim pół roku też wydarzyło. Drużyna, okno transferowe, sztabowe rzeczy. Mieliśmy sporo tych tematów, których się musiałem teraz najpierw z pierwszym zespołem zająć. To by było w mojej wizji też ważną rzeczą, ale to po prostu potrzebuje jeszcze dużo więcej czasu, bo musimy aktualnie też pod siebie patrzeć, żeby najpierw z pierwszą drużyną tak to wykonywać, jak to by To tak, wiem, że to jest niezmierzalne raczej, tak? Nie mamy żadnego takiego algorytmu, który byłby to w stanie policzyć, ale na ile pan czuje, że poprawiła się ta intensywność w Górniku przez te 7 miesięcy, te ćwiczenia, które pan wprowadza i te metody, które pan stosuje, na ile one mogły podnieść umiejętności i czy pan to rzeczywiście widzi już w tej pracy takiej na co dzień, że jest lepiej? Tak, myślę, że to było widać. Na co dzień w treningach to widać, że tutaj na przykład zrobiliśmy naprawdę dobre kroki do przodu, ale też pod koniec ostatniej rundy mi się wydaje, że to było też po prostu widać, bo potrafiliśmy po prostu, jak porównam mecz z Rakowem na początku, tu albo ze Stalą Mielec, albo z Krakowem, te pierwsze mecze, to nie byliśmy w stanie sobie stworzyć sytuacji bramkowych. Jeżeli patrzymy na przykład na ostatnie kolejki z Miedzią, z Lechią Gdańsk, ale też z Pogonią Szczecin, ile sytuacji potrafiliśmy sobie stworzyć, to też jest po prostu taka kombinacja. Taktyczne zachowania, ale też na większej intensywności, także tutaj też zrobiliśmy kroki do przodu, co na treningach było widać, ale też w meczach. A jaka drużyna zrobiła na panu największe wrażenie, jeżeli chodzi o mecze w polskiej lidze, w Ekstraklasie? Z kim się grało najtrudniej i kiedy pan patrzył z boku, to widział pan, że ta drużyna jest poukładana i ma plan na to, jak chce grać? To jest po prostu to i chcę też do tego wrócić, tak jak wtedy ludzie może nieraz mówią, a bo tutaj też znajdziemy zawsze wymówki, a bo Raków ma większe pieniądze, a bo Raków może ściągać kogo chce, a bo w Rakowie Marek Papszun już jest przez tyle lat trenerem, a bo tam się sponsor nie wtrąca w sprawy sportowe i tak dalej. Tak, ale to trzeba powiedzieć, te pieniądze co mają, bardzo dobrze zainwestowali. Z głową wszystko poukładali, przez wiele lat poukładali, kadra jest stworzona pod filozofię Papszuna i tutaj po prostu widać, że to jest z głową poukładane i bardzo mnie też takie coś cieszy, że tak jak ludzie nieraz mówią, a w Polsce to trudno, widać, że w Polsce też można rzeczy poukładać, bo jednak ludzie poukładają te rzeczy, a nie pieniądze same. A miał pan okazję zamieniać kiedyś zdanie, czy rozmawiać po prostu z innymi polskimi trenerami, dzielić się tą taką myślą szkoleniową? No to tylko przed meczami, po meczach się może chwilkę porozmawia, ale jeszcze nie tak, że przy kolacji albo przy kawie mi się wydaje, to można tematycznie bardziej takie tematy rozwijać, a jeżeli jest taka presja meczowa, to te rozmowy takich szczegółów nie mają. Pan był zaskoczony tym, co działo się po Mistrzostwach Świata w polskim futbolu. Chodzi mi tutaj o to zamieszanie medialne. Najpierw sprawa premii, potem odejście Czesława Michniewicza, potem szukanie nowego selekcjonera. Pan w ogóle się na tym koncentrował? Czytał pan coś, czy pan nie żyje takimi rzeczami na co dzień? Nie czytam tego za dużo, szczerze mówiąc, ale zdziwiło mnie to, szczerze mówiąc, trochę, bo od wielu lat, nie wiem od ilu, ale Polska wtedy wyszła też z grupy i zawsze było to, co było szukane od razu, że szukamy to, co było źle. No, filozofia trenera jest filozofią trenera i tutaj też, jeżeli ściągasz trenera, to zawsze jest pytanie, u mnie też zawsze tak było, jaka jest twoja filozofia, to znaczy, że obojętnie klub, związek, zawsze wiedzą, co dostają. I wtedy, jak coś nie wypali, powiedzieć, a bo to było tak i tak, to mówię, to nie jest błąd trenera, to po prostu gdzieś indziej coś było nie tak, bo jeżeli mamy klub, obojętnie muszą mieć swoją wizję i swoją filozofię, jakiego trenera szukają i co chcą i czego oczekują. I tutaj po prostu trochę szkoda było, bo ja to zawsze też tak porównuję. Wiem, że piłka to jest pasja dla dużo osób, ale my nie wiemy, ja też jako trener nie wiem, co się dzieje w szatni, co się dzieje na treningach i tak dalej. Ja wiem, mnie na treningach też nikt nie obserwuje, nie wie, czemu robię tego ćwiczenia, jak w szatni z drużyną rozmawiam, jak indywidualne rozmowy powiem i każdy po prostu lubi to oceniać i dlatego tutaj za dużo nie czytam i też
jestem może trenerem, ale nie chcę i nie potrafię po prostu oceniać innych ludzi, bo jestem za daleko od tego. Panie trenerze, mam tutaj zanotowane dwa pytania z Twittera. Kibice Górnika mieli okazję zadać panu kilka pytań, ja wybrałem dwa. Jagiellonian pyta, że gdyby miał pan możliwości, chociaż wiadomo, że ich pan nie ma, którą formację Górnika chciałby pan wzmocnić? Formację Górnika to znaczy o... O pozycję pewnie, obrona, czy pomoc, czy atak. Pewnie jakiego zawodnika, do której z tych formacji chciałby pan ściągnąć? No to zawsze też zależy, bo musimy być aktualnie też przygotowani. Jeżeli chodzi o skuteczność, to tak jak już mówiłem, cieszymy się Szymona Podarczyka, że tyle bramek strzelił, ale mi się wydaje, że mogliśmy też strzelić ogólnie więcej bramek i dużo było stawiane też na Szymona i myślę, że tutaj po prostu no, na skuteczność to by nam się też jeszcze może jeden napastnik przydał, bo wiemy też, że Szymon Podarczyk jest bardzo młodym zawodnikiem, stawiamy na niego aktualnie, ale nie wiem, co się wydzieje. To jest, mi się wydaje, taka najważniejsza pozycja, co już latem chcieliśmy uzupełnić, ale tak jak już mówiłem, nikt nie odda napastnika za darmo, co ma swoje liczby. Tak jak my nie oddajemy Szymona. Użytkownik Dex pyta, takie pytanie złożone, na początku pytał o Lukasa Podolskiego i o te wojenki z Legią, to już mamy wyjaśnione, ale pyta o to, czy panu jakby nie przeszkadza to, że te problemy finansowe, problemy, które są w Górniku i o których wiadomo, powodują, że jeżeli przychodzi oferta za jakiegoś młodego piłkarza, no to prawdopodobnie ten piłkarz zostanie sprzedany, że po prostu te kolejne elementy z pana układanki będą wypadać. Czy to nie jest takie frustrujące dla trenera? Oczywiście, że jest. Jeżeli się ma wizję i filozofia jest taka, że na przykład jeżeli potrzebujemy te pieniądze, że musimy sprzedawać, no to oczywiście, że chcemy to znowu reinwestować i tutaj też pracujemy nad tym, żeby to też polepszyć, bo ja nie jestem tym, co będzie wtedy co tydzień siedział na konferencjach i marudził to źle, tylko po prostu próbujemy tego aktualnie szukać rozwiązań na te tematy, szukać rozwiązań może, żeby struktury też polepszyć, tutaj rozmawiamy też na ten temat, żeby po prostu, no jeżeli nie jest to tajemnicą, że nie... Jeżeli patrzy się nawet na to okienko, są też inne kluby, co konkurują z nami, co mają po prostu też bardzo dobre możliwości finansowe. Miedź Legnica, Warta Poznań chce też ściągać, Piast Gliwice się polepszyło, Lechia Gdańsk, tak, że widać po prostu, że tutaj też inne kluby mają bardzo dobre warunki. My po prostu musimy, jeżeli wiemy to musimy iść w inny kierunek, bo zawsze są dwa rozwiązania, albo będą duże pieniądze, albo musisz po prostu pracować inaczej. Jeżeli chcesz pracować inaczej, to musisz może szukać struktur, rozwiązań, których inne kluby nie mają. I tutaj nad tym po prostu pracujemy, ale no, żeby to zmienić, to też potrzebuje trochę czasu i cierpliwości. Panie trenerze, na koniec ostatnie pytanie. W Niemczech mówi się o panu, że jest pan młodym talentem, jeżeli chodzi o bycie szkoleniowcem. Ma pan 34 lata. Za sobą prowadzenie rezerw Mainz, teraz prowadzi pan klub w Ekstraklasie. Czy za kilka lat Bartosz Gaul zasiądzie na ławce trenerskiej klubu w Bundeslidze? Myślę, że marzenia każdy ma, zawodnicy, tak jak ja też mam i oczywiście dla mnie jest rozwój najważniejszy aktualnie, ale piłka nożna jest taka trudna i tak szybko się może zmieniać, jak się aktualnie skupiam nad tym, co tutaj robię, bo to jest duży projekt i potrzebuję też dużo energii, także nie patrzę w przyszłość za dużo. Chcę zrobić z tego, co tutaj robimy aktualnie, najlepsze, rozwiązać to i pchnąć może ten klub też do przodu w niektórych rzeczach, bo uważam po prostu, że Górnik jest wielki klub z tradycją, ma bardzo duży potencjał i tu próbuję po prostu dużo energii wsadzić, żeby to rozwijać i wtedy co będzie w przyszłości, to zobaczymy. Co będzie w przyszłości, zobaczymy. My zapraszamy oczywiście w poniedziałek na godzinę 19. Krakowia zmierzy się u siebie z Górnikiem Zabrze i zobaczymy, jaką maszynę stworzył Bartosz Gaul podczas przygotowań i jak te jego pomysły sprawdzą się w praktyce. To był program Oko w Oko, a ze mną był trener Górnika Zabrze, pan Bartosz Gaul. Panie trenerze, to była przyjemność. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Wiele ciekawych rzeczy się na pewno dowiedzieliśmy i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia, do zobaczenia na gol.pl.